Witajcie! Dzisiaj będzie akcja, jaką zapowiadałem poprzednio, czyli bronowanie tej nawłoci. Spróbuję turem wyciągnąć tamtą ciężką bronę, bo musiałbym inaczej wszystkie maszyny odsuwać. Nie sięgnie. Trzeba będzie odsunąć maszynę. Weźmiemy tą linkę, co tu mam, i z pomocą linki, o, oj, trzeba uważać, by to nie pierdykło, bo to wtedy będzie, wiecie, nieciekawie. Tak, czy jeszcze dalej? Sięgniecie. Oj, tam nie sięgnie. No, zobaczymy. Tego się tak nie robi.
tego się tak nie robi. No bez sensu. Dobra. Wyciągnę te maszyny po kolei. Mogę go zgasić. Z tym gazem mam ciągle problem. O. Gdzieś on się tam zaciera o tą świeżą farbę, nie chce się. O, tu jest też jakiś tam luz taki na tej pompie. No gdzieś tu coś jest nie tak, nie wiem co, już w każdym razie mniejsza z tym. Tu idziemy do żółtej. Kultywator jest tylko tak podpięty, bo go właśnie przesuwałem stąd. O. Z tamtej strony. Ale kurczę blade, co to, jak mam tak wszystko wam filmować, to będzie film strasznie długi. To nie wiem, czy to o to chodzi. Trafiłem. A i teraz będę się z tym gównem, przepraszam. Oj. I teraz to trzeba będzie dźwignąć i tak dalej, jak. Słuchajcie, dałem sobie spokój z tamtym, bo ja nie mam do tego nerwów. Biorę te brony, tą drugą. Chciałem tamte wziąć na kultywatorze, co są. Ale w sumie te też są całkiem niezłe, więc jadą te. Praktycznie sprawdziłem łańcuchy za pozawieszane. Tutaj wszystko to jest jak trzeba. Między sobą zaczepy, uszy, wszystko tutaj. Porządna robota, więc wezmę te. Także jedziemy w pole. Nie ma czasu. No, jesteśmy na polu. No co, kaczki uciekły.
Sarny uciekły, bażanty uciekły. To tyle, co widziałem. Tak wygląda, słuchajcie, przed robotą. A tu jest przejechane dwa razy. Zielska trochę jeszcze jest. Ale zobaczymy. Pierwsza kolejność. Położyć to wszystko, żeby leżało. Nie ma co się szczypać. Trzeba jechać. Jedyne co, na co muszę uważać, słuchajcie, to żebym z traktora nie wyleciał. Nagramy tutaj ten jeden przejazd tam do tych wierzb, czy jak to się tam nazywa, tego dziadostwa takiego, tych kulek. O, mam nadzieję, że dobrze widać. Odpalamy maszynkę. Jedziemy na trójce, słuchajcie, z takimi obrotami, no nie wiem, bo teraz znowu linka wysiadła, ta zagraniczna. Więc nie wiem, 1200 chyba, nie za dużo mówię, żeby nie wylecieć z traktora. Oczywiście noga na blokadzie. Trójka. Spędziłem się, bo tu w zeszłym roku wyrywałem te bajery i ich nie zauważyłem tu. Znaczy tą kulkę jedną wyrwałem, bo tyle zdążyłem. O! To tam pojedziemy na poprzeczniaka i zaraz się to zakręci. Albo tu na dwójce. Bo tu nie wiem, co się dzieje. Jest czysty, ale tam widać kawałek jakiegoś korzenia.
więc to po prostu powoli zrobię. Z tej strony, jak mnie pamięć nie myli, to tu jest czysto. Podniesiemy to, przejedziemy kawałeczek, opuścimy, o, i żeby to badziewie zobaczymy. Jeden huk.
nawet nam przyszedł tutaj się przywitać. Ale fajna niespodzianka.
muszę to wyczesać. No. Za wielkie na oranie. Poza tym jedna ważna rzecz. Do tej pory, dopóki nie zrobiłem tego rowu, czekajcie, ja się zatrzymam, bo tak to nie będzie nic słychać. O. No i słuchajcie, dopóki nie zrobiłem tego rowu tutaj i tam na początku nie wykopałem, a Jarek tutaj tego kawałka nie oczyścił, tak odblokował, żeby ta woda schodziła, to tu nie szło wjechać. Naprawdę tutaj nie szło wjechać, to trzeba było tej suszy, która była, nie wiem, 2 lata temu czy rok temu, że deszczu nie było przez 2 miesiące, a ja tu jeździłem, miałem opony mokre, tak mokro tutaj było. A normalnie to tutaj jest woda po kolana zawsze. No i teraz coś takiego, że ja się tutaj po prostu bałem wjechać od razu pługiem na to, bo mówię, no zostanę tutaj, no po prostu zostanę. I teraz taki pomysł, że najpierw ciężka brona. No brona to widać, że kładzie wszystko, niszczy. Jak jechałem teraz tak na poprzek najpierw, teraz jadę wzdłuż, to widzę, jeszcze koła swoje robią, że widzę, że te rośliny naprawdę po prostu są masakrowane. Mimo to ta warstwa zielona jeszcze jest. Teraz się zastanawiam, co będzie, co po tym zrobić, bo ja powiedzmy jeszcze mogę tutaj 2 dni pojeździć po tym. Ale pytanie, czy to jest sens, czy to mi da tą robotę na tyle, żeby było to wszystko ładnie zrobione. Czy po położeniu tymi bronami tego wszystkiego nie wziąć tego i nie zaorać. Coś trzeba wymyślić. A może czwórka? A spróbujemy. Taką kitą jeździć? Czy za szybko?
jedziemy na trójce. Bo tu nie pamiętam, co się dzieje. Powinno być czysto. Jeśli się mnie pytali, czego ja tego nie rozwlekam po całej łące, no to wam odpowiem, że się nie da. Bo sami widzicie, jak to wygląda. Chętnie bym to rozwlókł, ale nie jest to takie proste. Thank you.
przez cały dzień. Dobrze, że bateria jeszcze nie padła. No w każdym razie piszcie, co ja mam z tym zrobić. Bo nie wiem. Gniotę to, bo muszę to wygnieść. Muszę zobaczyć, gdzie jest ewentualnie niebezpiecznie. Na tyle, żebym potem się pługiem nie zakopał, gdyby przyszło z pługiem walczyć tutaj. No i tyle. W każdym razie pognotę to na pewno. No i co dalej? Czy kilka razy to gnieść, czy nie? Ja wiem, opryski. Ale dziękuję. To tyle w dzisiejszym filmie. Żegnamy Was razem z bocianem. Tu jeszcze myszołów, takie ładne lata, orłów nie widziałem. Ale taka robota. Na wolnym powietrzu, w słoneczku. Piękna rzecz. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!